Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać pięknego, takiego perfekcyjnego mata, między, partia grana między dwoma młodymi zawodnikami jeszcze, białymi, 18-letni zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, a Liang, czarnymi, troszkę starsza, 20-letnia zawodniczka z Azerbejdżanu, Gunay Mamadzada, Tutaj oczywiście czy warto wspomnieć o tytułach tych zawodników. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych to mistrz a tutaj też Azaza Iberdżanu, doświadczona zawodniczka, mistrzyni międzynarodowa, to jest jej tytuł męski. Ten pojedynek chciałbym pokazać z dwóch powodów. Po pierwsze, zakończył się fantastycznym matem, jak do, do tego zostało doprowadzone, pokażę w, dzisiejsze, w dzisiejszej analizie. A druga sprawa to, Avander Young wykonał też kilka fajnych takich strategicznych ruchów, które, no jak to się mówi, strategia i taktyka w w szachach przecież się przeplatają i no, są takimi nieodłącznymi ze sobą elementami. Tak? No, nie ma strategii bez taktyki i nie ma taktyki bez strategii. Te, te dwie rzeczy są przecież bardzo, bardzo ważne. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego nagrania. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Warto tutaj już na początku wspomnieć, że właśnie ta znakomita partia została rozegrana w ramach takiego niezwykle ciekawego meczu na Chess 24. Otóż spotkało się sporo młodych zawodników, takich utytułowanych, takich chess Prodigy można powiedzieć, którzy zostali zaklasyfikowani do dwóch drożyn. Była Drużyna Kramnika, Team Kramnik, i po drugiej stronie drużyna Judith Polgar, czyli tutaj Kramnik oczywiście był mistrz świata, znakomity arcymistrz z Rosji, a po drugiej stronie Judith Polgar, najbardziej utytułowana szachistka w historii szachów, Arcymistrzyni z Węgier, która jako jedyna weszła do pierwszej dziesiątki klasyfikacji ELO w historii. No i tutaj warto wspomnieć o wynikach końcowych tego turnieju. Wygrał z dosyć dużą przewagą zawodnik z Indii, niezwykle utytułowany Pragnanda. da Mam nadzieję, że tutaj dobrze to wymieniłem i też dostał taką fajną przepustkę do tych turniejów takich chess, chess tour także, także też być może zobaczymy właśnie w przyszłości partię Janka Dudy właśnie tutaj z tym zawodnikiem z Indii warto tutaj też zaznaczyć że drużyna Judith Polgar wygrała ten pojedynek z ekipą Kramnika tutaj Judith Polgar miała wydaje mi się bardziej wyrównanych zawodników dlatego też to złożyło się na końcowy sukces dobrze no to rozpoczynajmy analizę dzisiejszej partii A białymi zawodniczka Zanzibar, Mama Zada, skoczek F3 ze strony arcymistrza ze Stanów Zjednoczonych, D5. G3, C6, goniec G2. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak działać przeciwko fianchetto, to przypominam, to jest taki układ y, takiego domku, można powiedzieć. Goniec z tego domku strzela, to taki łucznik. To warto po drugiej stronie postawić taki mur pionkowy, czyli B7, C6, D5. Wtedy ten goniec jest bardzo ograniczony. To jest bardzo dobra strategia właśnie na, na system fianchetto. Goniec G4, Roszada, skoczek D7 ze strony Gunaj. Tutaj widzimy, że skoczek przede wszystkim zapobiega posunięciu jakiemuś skoczek E5, a w przyszłości czarne mają możliwość oczywiście standardowego E6 w tej pozycji, a mogą też zagrać E5 ze zdobyciem mocnego centrum. C4. I tutaj nie wiem, czy jakaś taka niedokładność, czy jakaś dokładna analiza ze strony zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w tych pozycjach raczej C4 od razu nie gramy. Gramy albo D3. I dopiero C4, czyli tworzymy taki łańcuch, albo w tej pozycji gramy takie posunięcie jak D3. I na posunięcie skoczek z G na F6 możemy też zastosować drugi łańcuch, z drugiej strony skoczek z B na D2. I po posunięciu E5 mamy E4 łańcuch w taki sposób. Tutaj arcymistrz ze Stanów Zjednoczonych zagrał natychmiastowe C4. Według silnika to słaby ruch, ponieważ tutaj zawodniczka za Zebraną odpowiedziała dobrze. Goniec bije F3, goniec bije F3 i skoczek E5. Jednoczesne widełki na pionka niebronionego i na tego gońca. A tutaj, oczywiście, trzeba wspomnieć, że ten goniec Fiamczeto to jest taki goniec, jak to nazywam, goniec skarb, którego zawsze trzeba cenić. Jeżeli go braknie, jeżeli skoczek zbije za gońca tego właśnie świadczę to. no to z reguły tutaj są straszne dziury na białych polach w obozie króla. Także goniec woli się wycofać, a Wunderliang woli oddać pionka niż oddawać tego cennego gońca. Także skoczek C4, czyli po debiucie zawodniczka ze Zyberdżanu z pionkiem więcej, no to chyba całkiem nieźle je tutaj idzie. Aczkolwiek analiza silnikowa wykazuje, że ta pozycja jest na około równości, czyli po prostu Liang dostaje dosyć taką płynną i aktywną grę. D3 przegania skoczka. I zostało zagrane posunięcie E4. Na to zawodniczka ze odpowiada E6. Widzimy tutaj taki porządny, ogromny domek, ustawiony pionki na białych polach. Rozwijamy figurę, czyli skoczek C3. I zostało zagrane ze strony zawodniczki skoczek E7. Niestety nie możemy zagrać od razu skoczek F6, bo je są widełki. Także tutaj też trzeba się mieć na baczności. Skoczek E7 i teraz pierwszy z takich bardzo fajnych strategicznych ruchów, które... Pokazują, że no nie tylko arcymistrzowie to taktyka. Figury latające po szachownicy, ogień na szachownicy, jak to mawiał Shirov, tylko też ruchy strategiczne. H4. No, wydaje się, że to taki ruch, który nic nie daje, nie rozprowadza żadnej figury, a jednak jest to ruch bardzo mocno pod względem, pod, mocny pod względem strategicznym, ponieważ widzimy, że skoczek Z7 no chciałby ewentualnie wylądować na polu G6, a z pola G6 jak już stanie, no to H5 go pięknie przegoni, a za chwilę można też zagrać posunięcie H6. Także H4 no to taki. Bardzo przemyślane posunięcie pod względem strategicznym. Hetman D7 ze strony zawodniczki Zazajberdżanu. Goniec E3, Debije E4, Debije E4. E, zawodniczka, tutaj Mistrzyni międzynarodowa, dobrze się broni w tej pozycji, ponieważ zauważyła, że po wymianie raczej przeciwnik no, musi zbić się pionkiem no, ponieważ zbicie skoczkiem powoduje taką ogromną słabość na d3. Zbicie gońca, tak jak mówiłem, no to tragedia, ponieważ pozbywamy się tego fianczetowanego gońca, a po debi E4, skoro mam przewagę, to mogę proponować wymianę. To jest też taka ogólna zasada szachowa. No i tutaj czarne grają skoczek C4. Po pierwsze, grozi, grozi, a raczej czarne proponują wymianę hetmanów, co będzie dla nich korzystne. A po drugie, no, wzięcie pary gońców przeciwnikowi to też jest dobra rzecz. Także tutaj Avondar Liang wybiera mniejsze zło i woli nie wymieniać hetmanów, bo ten hetman, jak się okaże później w partii, no, będzie jednym z takich głównych graczy w tej pozycji. Woli po prostu wymienić gońca. Także Hetman E2 skoczek zbił na E3. Oczywiście nie gramy teraz FB na E3. To jest taka złuda, że wieża się otworzy i ta wieża będzie aktywna. No niby tak, ale w końcówce takie izolowane, zdwojone pionki są bardzo, bardzo słabe. Także tutaj trzeba oczywiście zbić Hetmana. Skoczek C8 to była niedokładność ze strony zawodniczki Zazajberdzano. Mimo wszystko trzeba było zagrać skoczek G6. Z tego względu, że powierzę do 1 przepędzenie Hetmana, Hetman C7 i ten pionek dochodzący do gry, to skoczek wywalczył sobie takie pole E5 i na tym polu E5 może się jeszcze przytrzymać. Z tego względu, że nie ma ruchu F4. Bo z kolei czarne mają dobrą ripostę skoczek G4, i wówczas do głosu dochodzą te figury po ciemnych polach, jakiś Hetman B6, ewentualnie goniec na C5. Także tak trzeba było grać. No to, to tak ogólnie też zasada mówi, że jeżeli masz do wyboru pójść skoczkiem gdzieś tam do tyłu na ostatnią linię, przeszkadzać sobie, a masz do wyboru położyć skoczka wyżej i nie przeszkadzać, no to wybór jest oczywisty. Także w tej pozycji, no niestety, zawodniczka zagrała na no, tam ósmą linię. Wieża D1 zarabiamy tempo. Hetman C7. Hetman g5. Białe w zasadzie mają praktycznie wszystko rozwinięte, poza wieżą f1. A czarne naprawdę mają mało co rozwinięte. Tak, no bo dwie wieże nie grają, skoczek nie gra, goniec nie wyszedł, nie zrobiona roszada, tylko hetman jest grza. Dlatego białe tutaj stwarzają presję. Nie ma, nie ma możliwości na przykład wyjścia gońca w tej pozycji, no bo spada, spada pionek. Tutaj też no oczywiście no, czarne się nie nabiorą na tego mata, ale też warto wspomnieć, że ewentualnie Hetman może się wślizgnąć na to pole D8. H6 przegonienie. I tutaj zawodnik arcymistrz zostaje właśnie na tej dobrej linii, cały czas ma wgląd na tego słabego pionka G7, skoczek B6, skoczek się poprawia, E5 zagrał tutaj Avander Liang, troszkę mnie to zdziwiło posunięcie, ponieważ ten pionek kryje pole D5, ale być może nawet tutaj zawodnik ze Stanów Zjednoczonych obliczał, że na skoczka D5, może jakieś poświęcenie tu w ogóle po skoczek D5, po CBI D5, może jakiś goniec D5 w przyszłości będzie dobre. Musiałby mieć chyba jednak wieżę na e1 jeszcze w tej pozycji. Także zdecydował się na takie posunięcie e5. Czarne odpowiedziały posunięciem h5. Czarne w tej pozycji odpowiedziały posunięciem h5. Można było ewentualnie przyjąć piąka. Także to też takie. Troszkę można powiedzieć pionkożerstwo, ale według silnika, według Stokwisza to wszystko się zgadza, ponieważ no, białe nie mają aż tak mocnego ataku. Nastąpiłoby wieża z F na E1, przegonienie tego Hetmana, na co czarne gra, grają, grają H5. Hetman F3 oczywiście nie chcemy wymieniać Hetmanów, a czarne chcą. Hetman F6 i po Hetman D3 tutaj mata jeszcze na D7 i na D8 nie ma, bo te figury tutaj pilnują wszystko co. Co jest ważne, no czarne rozwijałyby się w ten sposób. Gonie z B4 i na skoczka E4 z atakiem na Hetmana. Według silnika tu wszystko jest ok. Oczywiście trzeba by było uważać, co zrobić z tym królem, no bo na przykład po zrobieniu roszady jakiś skoczek G5 mogłoby tutaj wchodzić i matowanie na H7. W każdym razie czarne mają dwa pionki więcej i powinny z tego wyjść suchą nitko. Oczywiście pamiętajmy, że łatwiej jest atakować, trudniej się je zbronić. Także tutaj z pewnością inicjatywa leży po stronie białego koloru. Ale jakby tylko udało się na przykład wymienić chociażby jakieś ciężkie figury, no to być może już przewaga czarnych będzie wyraźna. Także w tej pozycji mimo wszystko trzeba było ze strony zawodniczki Azja zbić na E5. Poszło H5. Hetman G5 wrócił. Skoczek na D7 ponowny atak, i tym razem już Liang broni tego pionka na E5. No i znowu problemy, tak? Także ten skoczek, mimo że się przemanowrował na to pole, to problemy zostały. Nadal wieża nie grająca, wieża nie grająca. Goniec nie ma ruchu, ponieważ spada pionek na, na G5. No i coś tutaj trzeba w tej pozycji robić. G6, no G6. No, niby się to wszystko trzyma. Najlepszy to też ruch według silnika, ale no, pozycja czarnych robi się no jednak dramatyczna, ponieważ jest sporo słabości. A główną słabością będzie ten pionek F7. I teraz drugi z tych strategicznych ruchów, który mi się bardzo podobał, to taki można powiedzieć bumerang Hetman na C1. No, nie wpadłbym na to, że Hetman robi takie posunięcia. Plan białych jest taki, że zauważyły, że jest związanie i chcą zagrać posunięcie skoczek na B5. W partii, żeby do tego nie dopuścić, została zagrana Roszada, no i wtedy widzimy, że skoczek B5 faktycznie nie działa, bo na skoczka B5 pionek to po prostu zbi. Gdyby jednak w tej pozycji po Hetman C1 czarne dopuściły do tego skoczka B5, to Mógłby być taki przebieg partii. Na przykład gonie Z7, skoczek B5, Hetman odchodzi. Robimy szacha, tu następuje wymiana. I teraz wzięcie pionka na E5 już nie będzie dobre. Zobaczcie, skoczek bije E5, Hetman E3. I jak skoczek sobie odejdzie na przykład na widełki, no to w tej pozycji w zasadzie musimy poświęcić, a kończy się to fantastycznym matem. W ten sposób, w ten sposób szach król idzie sobie na D8. Po królu D8 nastąpiłoby posunięcie hetman F6, czyli podwójne uderzenie na króla i na wieżę. Oczywiście król musi odejść tak, żeby wieże się widziały i żeby tutaj tej wieży nie oddać się za darmo, także król idzie na C7. Ale jak to w szachach są takie ogólne zasady, których musimy się stosować. Także wieża teraz pięknie wchodzi na siódmą linię. Biała wieża na siódmą linię to lubimy, i czarna wieża na linię drugą. Wieża E7, król wydaje się, że na B6 jest dobrze osłonięty, bo dwa pionki tutaj go chronią. Ale neurologicznym punktem w tej pozycji jest punkt C6, na który patrzy zarówno Hetman, jak i goniec. A podstawą tego łańcucha jest pionek B7. Także tutaj następuje piękne kopytko. Wieża na B7, usuwamy to, i po król na B7, Hetman c 6 król B8 i ten finałowy obrazek jest piękny. Zobaczcie, białe wygrywają bez dwóch wież, a czarne tutaj też e, taka ironia losu, dwie wieże na planszy, które nie zrobiły żadnego ruchu. Także liczy się oczywiście nie liczba punktów, a wykorzystanie i aktywność tych figur. Także w partii po tym ciekawym posunięciu Hetman C1 nastąpiła długa ruszada, konia B5 nie ma. Hetman teraz wykonuje trzeci, taki fantastyczny, strategiczny ruch, taki bumerang bym powiedział. Wcześniej szedł sobie z pola G5 na C1, a teraz wraca. Wraca na pole F4 przede wszystkim broni pionka E5, no i patrzy na tego słabego pionka F7. No fatalne w skutkach byłoby wieża H7, to taki antypozycyjny ruch wieża, bronienie pionków no czasami trzeba, ale nie w takim wydaniu, że nic poza tym się nie robi. Także strategicznie wieża tutaj jest, ale tak jakby jej nie było. Fatalne ułożenie wieży. Także tutaj zawodniczka za Guna i Mamadżadza, decyduje się jednak na oddanie tego pionka, gra posunięcie goniec G7. I to była słuszna decyzja. Lepiej pionka oddać, ale by mieć figury Aktywne. Hetman F7, Skoczek E5 i Hetman E6. I takie krótkie podsumowanie. Warto grać aktywnie, pokazuje właśnie to part, ta partia. Wcześniej tutaj Avander Liang dał przeciwniczce dwa pionki, ona tylko jednego z tych pionków wzięła, ale dzięki właśnie tej aktywnej grze, tutaj zawodnika z, ze Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że mamy teraz równy materiał. Także jest pięć pionków kontra pięć pionków, i zobaczycie w jaki sposób tutaj dochodzi do finałowej akcji, właśnie w wykonaniu amerykańskiego arcymistrza. Skoczek E4, Skoczek D3, wieża E3 za taki. Na tego skoczka, i myślę, że tutaj mistrzyni z nie przeczuwała, że wzięcie na B2 będzie miało takie fatalne w skutkach e, rezultaty. Skoczek B2, no czasami takich pionków po prostu nie warto brać. Widzimy, że otwiera się linia B, czyli jakiś wieża B1, jakiś wieża B3 w, w tym momencie do, dochodzi do, do głosu. No i oczywiście mocny nacisk na pionka B7. W partii wieża B1, tak, e, tak poszło ze strony zawodnika z, ze Stanów Zjednoczonych, żeby zniwelować atak e, Przeciwnika, tutaj mistrzyni gra wieża D1, wymiana figur, także zbicie, zbicie. I ten skoczek sobie jakoś tam poradzi, zawsze sobie jakoś tutaj wyjdzie, także nie ma sensu atakować, atakować go w ten sposób. Czyli wieża, wieża na D3. W partii wieża B3, także już potężny nacisk na, na B7. Za chwilę już będziemy dokładać do tego skoczka na pole D6, albo skoczka na pole C5. No i przede wszystkim też goniec może tutaj uderzać się w pole C6 król A8, tak żeby tutaj zejść z tych jakichś takich związań po linii B, skoczek D6, jest to podwójny atak na pionka B7, no i tutaj mistrzonie dokłada wieża B8, wydaje się, że wszystko się jest obronione, otóż, otóż nie, niektóre silniki w tej pokazycji podywały mata w 9, a niektóre mata w 10 ruchach, po posunięciu wieża B7, Oczywiście my tutaj ludzie nie jesteśmy w stanie tego przeliczyć wszystkiego aż w taki sposób. W każdym razie ta pozycja jest na tyle beznadziejna, że pomimo najlepszych obron ze strony czarnego koloru i tak zostałyby czarne tutaj zamatowane. Także Liang z pewnością nie widział mata w 10 czy tam mata w 9, ale widział, że dostaje świetną grę po takim wariancie. Wieża B7, Hetman E8. E, oczywiście nie można się zasłonić wieżą na B8, bo wówczas em, goniec na C6 i można w zasadzie tą partię je poddawać. E, także została, na, nastąpiła zasłonka Hetman B8, Hetman C6, i ja myślę, że tutaj Avander Lang doliczył do tej pozycji, czyli wiedział, że Skoczek, Hetman i Goniec odbiją tą poświęconą wieżę. No, i przede wszystkim atak zostanie zachowany. W partii było grane A5, co pozwoliło tutaj efektownie zakończyć partię właśnie zawodnikowi za, ze Stanów Zjednoczonych. Lepsze skoczek C3 według silnika też nic nie dawało, no bo skoczek B7. No i tutaj tylko kwestia czasu, żeby zamatować. Po A5 następuje piękny finał. A Young zagrał skoczek C8, i jeszcze mocniejszym wariantem było w tej pozycji Hetman B6. Czyli w tej pozycji po prostu trzeba tego gońca tutaj przepuścić. Także gramy posunięcie Hetman B6 z taką właśnie decydującą groźbą. Goniec B7, gdyby A4, to bicie, bicie, no i taki klasyczny mat przytulaniec. Po posunięciu A5 Skoczek C8 też takie nietypowe pójście na ósmą linię, ale chodzi tutaj oczywiście o to, żeby przykryć pole, pole A7. No i zobaczcie, jaki był finał tej akcji. Goniec D4, Hetman A6, goniec A7. No bo trzeba tak, no tutaj wieżą nie można było się zasłonić, bo jest, bo jest związana. No i jeżeli znacie Mata Beniowskiego, no to pewnie kojarzycie, że to, co tu teraz, teraz powstanie, to jest tak zwany mat zduszony, ale taki w takiej zupełnie innej wersji, skoczek B6. No przepiękna poezja szachów, związana wieża, związany goniec. No i te, te, te okalające figury króla nie dają możliwości wytchnienia i po prostu partia kończy się fantastycznym matem. także dla takich partii gramy właśnie w szachy, żeby żeby matować kula w taki niezwykły sposób. No i ogromne gratulacje tutaj dla Avondara Leyanga, który, który właśnie spisał się, no i nie bał się poświęcić na B7, no i wykończył partię właśnie w ten sposób. Także dajcie znać, czy jeszcze znacie jakieś inne przebojowe partie, chociażby kończące się jakimś matem beniowskim, albo właśnie takim matem na związaniu, dajcie link w komentarzu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, no i życzę Wam tradycyjnie powodzenia w drodze do Mistrzostwa. Trzymajcie się, do kolejnego nagrania, cześć!